Wyznaczony został przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej dla budowy trasy ekspresowej S7 pomiędzy Warszawą a Kiełpinem. Powód tego jest taki, iż wykonawca nas poinformował, że nie jest w stanie zawrzeć umowy, ponieważ znalazł błąd w ofercie, która uniemożliwia podpisanie umowy. Kolejnym krokiem będzie ponowne ogłoszenie przetargu i chcielibyśmy to uczynić jeszcze w tym miesiącu. Natomiast dlaczego nie wybieramy następnego oferenta? A toż z tego powodu, że kolejny oferent złożył ofertę, która jest ponad 2 miliony wyższa od naszego kosztorysu. Nasz kosztorys na wykonanie tych elementów koncepcji opiewał na kwotę około 3,5 miliona złotych. Natomiast firma, która nie zdecydowała się złożyć oferty, zaproponowała wykonanie zadania za 3 miliony 400. Natomiast następny oferent, z którym moglibyśmy rozmawiać o podpisaniu umowy, jego oferta wynosiła ponad 5 milionów złotych.